Czy szukasz sposobów, żeby być bardziej kreatywnym, a równocześnie mieć w sobie więcej spokoju? Czy pracujesz nad swoimi porannymi rutynami, rytuałami i szukasz czegoś, co mogłoby ci otworzyć głowę? Jeżeli tak, to ten odcinek na temat porannego notowania, czyli po angielsku Morning Journaling, może być właśnie dla ciebie. Zapraszam! Cześć, tu Greg Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmę od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy! Cześć, z tej strony Greg Albrecht, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to powiem Ci, że ten podcast składa się z dwóch typów odcinków. Po pierwsze są to rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zbudowali coś od zera i z nich próbuję w formie wywiadów wyciągnąć najlepsze praktyki, sposoby, metody, które pomogły im dojść do miejsca, w którym są obecnie. A po drugie są to odcinki solowe. Taki jak ten, w których dzielę się doświadczeniami i różnymi tipami, które pomagają mnie i menadżerom, z którymi pracuję, być bardziej skutecznymi na co dzień. I ten odcinek jest właśnie z tej drugiej kategorii. Jeżeli tematyka, którą przedstawiłem, jest dla Ciebie ciekawa, to już teraz wciśnij subskrybuj w aplikacji, w której słuchasz tego podcastu, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A jeżeli znasz ten podcast i lubisz go, to wielka prośba po prostu oceń go w aplikacji, w której słuchasz, bo to pomoże mu dotrzeć do większej liczby osób. A dziś opowiem o temacie porannego notowania czyli tak zwanego morning journaling które bardzo pomogło mi znaleźć dystans do wielu spraw, oczyścić głowę i podnieść moją kreatywność dzięki bardzo prostej, krótkiej, powiedzmy 20-minutowej praktyce, którą powtarzam każdego dnia. Dlatego zanim przejdziemy do tego odcinka jeszcze tylko jedna kwestia, wielka prośba, dołącz do klubu Greg Albrecht Podcast na gregalbrecht.io, łamane na klub. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu będziesz mieć możliwość wpływu na tematykę tych odcinków. Po drugie, specjalne prezenty od gości będziesz mógł otrzymywać dzięki uczestnictwu w tym klubie. I po trzecie, dowiesz się o spotkaniach, gdzie będziesz mógł spotkać osoby takie jak ty, osoby, które budują biznes, szukają lepszych ścieżek w biznesie i w karierze i mogą wymienić się tymi doświadczeniami. Dlatego, żeby to zrobić, dołącz na Greg Albrecht. na klub do klubu tych słuchaczy i ta społeczność dzięki temu będzie jeszcze bogatsza kiedy będziesz w niej ty. To tyle ode mnie na wstępie i życzę udanego słuchania tego odcinka. Cześć, witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i programu. Dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć o morning Journaling, Bo mam nadzieję, że to jest temat, który rzeczywiście może być dla Ciebie przydatny. A mnie, muszę powiedzieć, mocno zainspirował. A natknąłem się na niego zupełnie przez przypadek. Jakiś czas temu e, oglądałem chyba fanpage Tima Ferisa dla odmiany na Facebooku, i tam zobaczyłem, że on wrzucił jakiś fragment o porannym notowaniu. I oczywiście pomyślałem, dobra, no to spróbuję. I teraz z perspektywy pewnego już czasu, kilku tygodni, kiedy robię to codziennie, mogę się podzielić doświadczeniami i powiedzieć, co to przyniosło, jakie są ryzyka, czym to jest i dlaczego może warto spróbować. Więc o tym w tym odcinku. Może od początku, dlaczego to może mieć sens? Ja bym powiedział, że z mojej perspektywy po tych tygodniach, Widzę trzy główne korzyści. Pierwsza z nich jest taka, że jest to bardzo fajna forma oczyszczenia głowy o poranku z różnych dziwnych przemyśleń, snów, rzeczy, które się pojawiają w niej i bardzo fajnie buduje stabilną taką bazę do rozpoczęcia dnia taką bazę psychoemocjonalną, czyli możemy się trochę uspokoić, krótko mówiąc, i wejść fajnie w taki. Ale medytacyjny sposób w kolejny dzień. Druga korzyść jest taką korzyścią techniczną, że dzięki temu w jaki sposób to realizuję, o czym zaraz powiem, to dużo później sięgam po telefon i dużo później zaczynam być bombardowany na własne życzenie, oczywiście różnymi powiadomieniami, informacjami z zewnątrz, czyli jest taka przestrzeń na to, żeby głowa była czysta, spokojna i żeby można było robić wszystko po swojemu. I Trzecia y, korzyść, z którą widzę, to jest kreowanie pomysłów. To znaczy, jest to taki fajny moment, w którym można rzeczywiście zatrzymać się na chwilę i w super sposób y, złapać przestrzeń i wytworzyć zupełnie nowe pomysły, których wcześniej może bym w żaden sposób do nich nie doszedł, bo wpadłbym w cykl rzeczy codziennych, rzeczy, które już są zaplanowane, i myślę, że wielu z nas cierpi na to, że właśnie. Ta codzienność, pewne rytmy, pewne nawyki, które już zbudowaliśmy, przekładają się na to, jak, jak działamy, i rzadko jest ta przestrzeń na to, żeby wykreować coś naprawdę nowego, spojrzeć zupełnie na nowo na coś, co robimy na co dzień. Także to są z mojej perspektywy takie trzy główne korzyści. No dobra, no to co to jest w ogóle? Bo tak już powiedziałem, jakie są korzyści, ale nie powiedziałem, jak to się robi, czy to coś skomplikowanego, czy to coś prostego. Więc jest to super proste. Jest to tak proste, że aż zastanawiałem się, czy nagrywać na ten temat odcinek, ale pomyślałem tak, dlatego że korzyść jest ogromna, rzecz jest prosta, dlaczego się nią nie podzielić. Pierwsza rzecz jest bardzo prosta. Potrzebujesz do tego tylko jedną, jeden przedmiot, a w zasadzie dwa. Jeden to jest notatnik, a drugi to ołówek. I te dwa elementy lub długopis i te dwa elementy wystarczą ci do tego, żeby w zupełności poradzić sobie z tym, żeby zacząć robić ten poranny journaling, bo to, co potrzebujesz, to rano po przebudzeniu. Usiąść w jednym miejscu i zacząć notować. Do tego potrzebujesz mieć jakiś jeden notes, jeden długopis, który po prostu będziesz do tego wykorzystywać, żeby nie zastanawiać się, gdzie ja to zanotuję. Upraszczasz wtedy proces, wiesz też, gdzie usiądziesz, jakieś konkretne miejsce i tyle. Druga kwestia, na czym to polega? Po prostu to, co masz zrobić, to jest tak proste, że aż yy, śmieszne. Piszesz bez przerwy przez jakiś czas, aż zapiszesz trzy strony. Myślisz, co to jest, zapisać trzy strony? A jak zobaczysz, e, jak to jest, no to będziesz wiedzieć, że czasem napisanie tych trzech stron to jest bardzo duże wyzwanie. I momentami ten proces może być trudny, momentami może być łatwy. Ale o czym masz pisać? Co to ma być? Za każdym razem pisz tylko to, co Ci przychodzi do głowy. To może być. Ja na przykład czasem zapisuję jakieś sny, które mi się pojawiły. Potem nagle przechodzę płynnie od tych snów do jakichś pomysłów. Potem z tych pomysłów do tego co usłyszałem przed chwilą, może jakieś, coś co mnie otacza. Krótko mówiąc, to ma być taki strumień świadomości. Więc złota zasada, którą warto żeby się jakby kierować w tym, to po pierwsze, nie cenzurujesz się w żaden sposób. Czyli nie wracaj do tego, co już napisałaś czy napisałeś. Nie cenzuruj tego, nie poprawiaj. Jakieś literówki, błędy, przecinki to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu jedziesz i piszesz cokolwiek ci przychodzi do głowy, i mogę pokazać tutaj, jeżeli ktoś ogląda wideo, to jest jakaś przykładowa strona z mojego, z mojego tutaj notatnika. Po prostu jak kura pazurem, zapisane strony i nic specjalnego poza tym. Ale. Co w tym jest takiego fajnego? Myślę, że właśnie ta możliwość oczyszczenia głowy. I teraz jeszcze jedna zasada, którą, którą warto wdrożyć, a warto to wdrożyć wcześniej: to, żeby nikt ci w tym procesie nie przeszkadzał, czyli uprzeć domowników, że to jest ta chwila dla ciebie i ważne jest, żeby nikt do ciebie w tym czasie nie mówił, żeby nikt, krótko mówiąc, nie zakaził twoich myśli. Jakimś wkładem, czyli wychodzisz tylko z tym, co masz w głowie i wypuszczasz to na kartkę. Krótko mówiąc, podsumowując, długopis i notes, stałe miejsce i godzina od razu po przebudzeniu. Nie bierzesz żadnego telefonu, niczego nie dotykasz, tylko idziesz prosto, siadasz tam, ja powiedzmy, robię sobie jeszcze herbatę, ale nie czytam żadnych wiadomości, nie mam kontaktu z żadnymi zewnętrznymi danymi, siadam i piszę. I na początku. Albo czasem jest to po prostu mega trudne, przetrwaj to. Po prostu pisz i zobacz, może na początku na no jakieś kompletne bzdury, nie oceniaj, po prostu pisz. I ten rytuał powtarzany każdego dnia da ci super oczyszczenie głowy, pozwoli ci na większą kreatywność. I ja już tyle uważam dobrych pomysłów, dlatego że już je sprawdziłem, wdrożyłem, wygenerowałem w tym czasie. Co więcej, poczułem tak dużo spokoju. Że polecam to i myślę, że warto spróbować jako element porannej takiej próby. I myślę, że jeszcze jedna kwestia, która może być fajna jako uzupełnienie tego rytuału porannego notowania, to jest to, co ja osobiście robię. U mnie od razu potem biorę książkę i czytam, czyli chwila po tym, jak już wyrzuciłem ze swojej głowy wszystko, co tam było, czasem to są kompletne Jakieś bzdury, czasem to są jakieś wspomnienia, czasem to są jakieś sny, czasem to są pomysły i to wszystko idzie. Po prostu piszę, 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 piszę. Nawet często do tego nie wracam. W ogóle byle by to z siebie wyrzucić. I do tej oczyszczonej głowy wtedy fajnie można usiąść, być takim wyciszonym, przeczytać jeden rozdział książki. I to jest super dla mnie. Star dnia, który pozwala się tak osadzić, nabrać perspektywy, nie wskakiwać prosto z snu, z łóżka do. Biegu, spraw, tematów, rytmu takiego twardego i zadań. I dlatego pomyślałem, że bardzo polecę tę formę sprawdzenia i spędzenia swojego czasu. Jeżeli masz jakieś pytania, jestem bardzo ciekaw Twojej perspektywy, Twoich doświadczeń związanych z tym morning ritual, czyli the morning journaling dokładnie, czyli porannym notowaniem, i mam nadzieję, że spróbujesz. Podzielisz się tym też ze mną, swoimi doświadczeniami. Także spróbuj i co? Nie wiem, czy coś jeszcze mam dodać. I tak mówiłem 10 minut o czymś, co w zasadzie mógłbym powiedzieć w jednym zdaniu, ale bardzo chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś spróbował porannego notowania, które oczyści Twoją głowę, pozwoli Ci zwiększyć spokój wewnętrzny i czasem doprowadzi do takiej większej kreatywności, większej. Perspektywy do tego, żeby wytworzyć nowe pomysły. Tyle ode mnie na dziś. Dzięki wielkie i do zobaczenia. W dzisiejszym odcinku Greg Albrecht Podcast porozmawialiśmy o porannym notowaniu, czyli morning journaling. Bardzo mnie ciekawi, jaką wartość to przyniosło Tobie, więc koniecznie. Podziel się ze mną swoimi doświadczeniami, czy to było dla ciebie przydatne, czy nieprzydatne i co z tego wyniosłeś lub wyniosłeś. Jeżeli lubisz ten podcast, to koniecznie zasubskrybuj go w aplikacji, w której słuchasz. A jeżeli już go zasubskrybowałeś, to po prostu oceń go teraz na koniec, daj mu tyle gwiazdek, ile uważasz, że jest wart. Po to, żeby więcej osób mogło dowiedzieć się o nim i mogło na nim skorzystać. I to będzie dla mnie wspaniała nagroda za pracę, którą wkładam i którą moi goście wkładają w to, żeby ten podcast powstawał, to tyle ode mnie na końcu tylko przypominam o dołączeniu do klubu na grekalbrecht.io, łamane na klub, bo w tym klubie pamiętaj są spotkania są specjalne prezenty i możliwość dowiadywania się o nowych gościach i wpływania na kształt tego podcastu. Dlatego podsumowując, grekalbrecht.io łamane na klub to miejsce, w którym chcesz dzisiaj wylądować. Tyle ode mnie. Na koniec tego odcinka dziękuję bardzo i do usłyszenia już za tydzień.